Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Jesteśmy na Bajgardenie, ale właśnie ruszam do Szczyrku, gdzie czekają na mnie motocykliści z Foxa i będziemy ich uczyć jeździć enduro. Zobaczymy, jak bardzo motocykl i rower są podobne, a jak bardzo są inne i jak motocyklista będzie sobie radził na trasach enduro, na których jeszcze nigdy nie jeździł. Ruszamy! Jesteśmy pod sklepem w Szczyrku. Jeżdżą z nami ekipa motocyklowa Dzikuska, Daniel, Jutka, już widzieliście, że jest z nami. Idziemy do środka, żeby ubrać się i zobaczyć, jakie będą różnice pomiędzy ubraniem motocyklowym a rowerowym i czego tak naprawdę potrzebujecie. Chodźcie. Motocyklu. Tak idziecie, zakładacie, ubieracie się, wychodzicie. Ja przeważnie w skórze. A ja przeważnie w jeansach i u góry, skóry albo tekstyl. No to tutaj ubrania będą się troszeczkę różniły. Będziemy mieli dużo mniejsze prędkości, więc to wszystko musi być bardziej przebiegne. Z tego co wiem, to odzież motocyklowa zaczyna oddychać o pewnej prędkości, prawda? Trzeba jechać, żeby... To też zależy od stylu, no. Bo niektóra nie oddycha w ogóle. Ale tam nabieramy prędkości faktycznie, nie? Dobrze, tutaj będziecie mieli ubrania, które są bardzo przebiegne, bardzo lekkie. Myślę, że na początku pójdziemy z samych ubrania, czyli jerseye. Możecie sobie dobrać kolorystycznie, jak wam pasuje. Tak, możecie teraz wybrać spodnie. Spodnie są już troszeczkę mocniejsze niż tam tutaj. To może troszkę nie oddycha tak bardzo jak góra, ale ważne, żeby to było troszeczkę wzmocnione, bo zawsze możemy zahaczyć albo o rowę, albo jakieś krzaki, albo jakieś kamienie, czego wam nie życzę. A powiedz właśnie, dzisiaj będziemy mieli wysoką temperaturę, 27 stopni i słońce, raczej bez chmur. To krótkie, długie, jak to wygląda? Wiesz co, ogólnie... Czy termo wrzucamy pod spód? Nie, nie. Właśnie w motocyklach zawsze w termo jeździmy, aha, nie? Wiesz co, nie, tak. Dół zakładamy shorty, jak ja mam shorty, tutaj też widzę, że w zasadzie mamy większości shorty. W zasadzie w długich spodniach jeździ się tylko albo wczesną wiosną, albo późną jesienią. Normalnie nawet jak jest chłodno, nawet jak pada deszcz, raczej się jeździ w shortach. Ewentualnie dokłada się górę, która będzie bardziej wodoodporna. Ciuchy, które macie, to są ubrania typowo rowerowe. Dobra. Jedyna rzecz, na którą patrzycie, to kolor, który wam pasuje i żeby odpowiednio dobrać rozmiar. Styl dobrany, czas przejść do najważniejszego elementu, czyli kaski. Mamy tutaj dwa dla was przygotowane. A powiedzcie mi, pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o kask, czujecie różnicę pomiędzy motocyklowym? Oczywiście, jest, wiesz, większy dopływ powietrza, to da się odczuć. Ja między kasowym kaskiem a tym nie widzę dużej różnicy, jest lekki ten wypadek. No ja na krosie, a tak to nie widzę dużej różnicy. Ja na krosie nie jeszcze. Raz próbowałam, ale to nie jest moja bajka. No i na pewno większa widoczność, tak? Jak mamy ochraniacze głowy, to jeszcze przydadzą się ochraniacze kolan. Że widzę, że będziecie mieli lunche. D-Frio. I tu już możecie zobaczyć pierwszą różnicę. Myślę, że jak jeździłeś na krosie, to tamten ochraniacz wyglądał zdecydowanie inaczej. No ja miałem ortezę w ogóle, więc to jest zupełnie inna bajka i się bałem, że tu będzie podobnie, a tam, kurczę, to nie jest łatwo się ruszać, ale tu przypuszczam, że dużo bardziej będziemy się ruszali na rowerze. Tak, zdecydowanie i tu nie mamy takiej masy maszyny dużej, która może ci skręcić tak bardzo nogę jak w przypadku motocykla. Więc tu chodzi głównie o to, że jeżeli delikatnie się gdzieś podeprzesz, dotkniesz kolanem ziemi, żeby jednak to zamortyzowało i bardziej, żeby nie zedrzeć. Chyba nie. To weź sobie pomocę. To jest w ogóle fajna rzecz, bo to jest ochraniacz, który jest miękki, nie? Ale ma ten sam, ale ma ten sam poziom bezpieczeństwa, co twarde ochraniacze nasze. Ale będziemy dzisiaj działać tak, żebyście tego nie sprawdzali. No ja... Zobaczymy. Czyli mamy kaski, ubrania, ochraniacze na kolana, jeszcze gogle i rękawiczki. Tak, to wszystko to są ochraniacze. Czyli i gogle są ochraniaczami oczu, i rękawiczki są ochraniaczami dłoni. Dobrze, to idźcie się ubrać. No i wyglądacie świetnie. Jak się czujecie w stosunku do odzieży motocyklowej? Wsiadlibyście tak na motor? Nie. Dobra, w takim razie idziemy po rowery. Zapraszam. Jesteśmy wypożyczalni.
Z racji, że mamy tutaj Enduro Trace, będziemy jeździć na rowerach typowo do enduro albo też do tak zwanych ścieżkowce, rowery trailowe. Jest to rower, który ma już od 140 do 160 mm skoku, ma szersze, mocniejsze opony i cała geometria jest przygotowana do tego, żeby zjeżdżać, żeby ten rower na zjazdach naprawdę zachowywał się dobrze. Dodatkowo oczywiście musi mieć bardzo mocne hamulce. Z tego co wiem, rowery macie już przygotowane, ponieważ każdy rower musi być dobrany do wzrostu, ale też odpowiednio dobrany do wagi, ponieważ przednią i tylną amortyzację ustawia się oddzielnie, powierzchnię i do każdej osoby, czy będzie ważyła 40 kg, czy będzie ważyła 100 kg, da się ustawić. Więc jak widzę, rowery są już popodpisywane, bierzemy rowery i idziemy na wyciąg. Mamy przejście na rower, odbijamy karnet, przechodzimy. Wchodzimy do gondolek, które są oznaczone rowerami. Zobaczcie, to jest gondolka dla pieszych, zaraz będzie gondolka dla rowerzystów. Do jednej gondolki wchodzą dwa rowery, staracie się wkładać jeden przodem, drugi tyłem, żeby w środku się mijały kierownice. Miejsca jest dużo, nie powinniście mieć żadnych problemów z tym. Dobrze, możemy jechać na górę, ale na razie na górę nie pojedziemy, bo tam jest trudniej. Zatrzymamy się tu, po lewej stronie mamy tak zwany skill zone, skill spark, czyli miejsce, gdzie na początku możemy się nauczyć właśnie tych podstawowych technik. No weź, nie, nie, źle do tego podszedłeś. Ale będziemy pod... magiczna manetka. Magiczna manetka, dobrze. Ja to widziałam, ja się jaram. A. Czyli zobaczcie, cyk. Pod lewą ręką, pod kciukiem naciskamy, żeby wejść do góry, wtedy łatwiej nam jest podjechać. Jak będziemy sobie wykonywali elementy treningowe, no to ta sztyca będzie szła do dołu. Ale zaczniemy sobie od tego, czego rowerzyści na ogół nie lubią, czyli od podjeżdżania. Także skakujecie na rowery, zrobimy sobie lekką rozgrzewkę podjeżdżania. Wjechaliśmy na początek Skills Parku, czyli miejsca, gdzie możemy zacząć swoją przygodę z jazdą. Nie wjedziemy jeszcze na regularną trasę, tylko w tym miejscu będziemy się uczyć tych podstawowych ruchów, podstawowych technik. Zanim w ogóle wjedziemy na sam Skills Park, to zaczniemy przede wszystkim od rozgrzewki, a potem zaczniemy jeździć na pachołkach, bo zależy mi na tym, żebyście zobaczyli, jak zachowuje się taki rower, jak zachowują się hamulce i jak on skręca. Więc zaczynamy. Piotrek, rozgrzeweczka. Zaczynamy od głowy, na boki. Dobrze, przejdziemy powoli do rowerów. Pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli omówić, to jest to, jaką mamy pozycję na rowerze i jak obsługujemy hamulce. Mamy rower z wypożyczalni i niestety nie zawsze jest tak, że z wypożyczalni rower jest idealnie ustawiony. Już kilka razy u mnie na kanale opowiadałem m.in. o ustawieniu klamek, o ustawieniu wysokości klamek i oddalenia od kierownicy. Jak wiecie, podczas jazdy używamy jednego palca na klamce, ale żeby używać jednego palca na klamce, musimy mieć odpowiednio odsunięte całe klamki. W taki sposób dzikuska złap za, tak jakbyś jechała, teraz wystawiasz palec, patrz, i w tym momencie odległość klamki od gripa jest ok, ale mamy ciągle za bardzo klamkę odsuniętą od gripa, my jakby całą klamkę w dobrej odległości od kierownicy, ale ciągle za daleko od samego gripa, więc teraz będziemy ustawiać jeszcze kąt. Zwróćcie uwagę, że dużo osób jeździ z klamkami bardzo nisko. Na przykład jeśli jeździli wcześniej w dercie i mieli taką naturalną pozycję bardzo z góry. W terenie, kiedy będziemy się wychylać do tyłu, musimy mieć klamki podniesione. I to ja uważam, że powinno być prawie płasko, delikatnie obniżone. Ustawiliśmy odpowiednią tą odległość, a teraz będziemy ustawiali odpowiednią tą odległość. Zaczynamy powoli. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o jazdę w terenie, wydaje mi się, że na motocyklu będzie bardzo podobnie. Całą naszą masę zawsze trzymamy na nogach. Zawsze musimy w terenie czuć, że jesteśmy oparci na nogach, masa jest na nogach, a ręce służą tylko do kierowania rowerem. Musimy pamiętać o kilku najważniejszych rzeczach związanych z samą pozycją. Piotrek, przytrzymaj mi koło i po kolei o wszystkim powiemy. Hamowanie.
terenie zawsze hamujemy dwoma hamulcami. Hamowanie samym tyłem, w momencie kiedy jedziemy w dół, jest bardzo mało skuteczne i bardzo nie zatrzymamy tak naprawdę roweru w dół, jeśli będziemy hamować tylko tylnym hamulcem. Ważne jest to, żebyśmy dohamowywali w strefach. Myślę, że to troszeczkę można powiedzieć, jak jest też jak z każdym innym sportem, gdzie są hamulce. Czyli jeżeli dojeżdżamy do przeszkody, to my hamujemy przed przeszkodą, żeby móc wjechać na przeszkodę już jak najmniejszą ilością hamowania. Pierwsze ćwiczenie będzie to, że będziecie musieli wystartować, w odpowiedniej pozycji dojechać do bramki numer 1. Bramka numer 1 będzie miejscem, gdzie zaczynacie hamować i staracie się wyhamować przed drugą bramką. To, co jeszcze dodatkowo jest bardzo istotne, to w momencie hamowania jeszcze bardziej obniżamy pięty, jeszcze bardziej zapieramy się w rowerze, bo oczywiście mamy pęd naszego korpusu, korpus chce iść do przodu, a my musimy się zaprzeć w tym rowerze, żeby on się nie przesuwał nad kierownicę. Kolana, pięty, pupa, ciężar, hamowanie prawie do zera, puszczasz, jedziesz. I to jest wasze pierwsze zadanie. Ciężar na nogach, na łokcie na zewnątrz. Dobrze, o, dobrze. Dobrze. Tylko lekko toczyć i właśnie zacząć hamować wtedy, kiedy jesteście w zakręcie, w połowie zakrętu, bo wtedy po pierwsze rower nie będzie skręcał, a po drugie będą wam uciekały koła. Rower rękami, dokładnie, dobrze. Dokładnie, pupa na zewnątrz. Na zewnątrz, nie do wewnątrz, na zewnątrz. Tak jest. Ale no już nie szkodzi, ale ułożenie w tych pierwszych zakrętach, całą technikę ważne będzie rzeczywiście, żeby troszeczkę wyrzucać to bioderko na zewnątrz zakrętu. Możesz obniżać, ale nie musisz. Dobrze, bardziej jedzie. Puść, 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 przyhamuj. Puść. Przyhamuj. Puść. Po. Też. Ciężar na nogach. Pierwsza rzecz, jak jedziemy w terenie, znowu wracam do naszej największej masy, czyli korpusu. Jeżeli on zostanie podbity, to my będziemy wylatywać przez kierownicę. Dlatego jest ważne, żebyśmy pozwalali, żeby rower po nas podjeżdżał i zjeżdżał, a żeby nasze ciało, nasze barki, nasza głowa nie skakały góra-dół. Zwróćcie uwagę, ja przejadę teraz przez falki i to będzie tak, że rower do mnie podjeżdża, zjeżdża, pozwala mu podjechać i go dociskam w zjazd. Początek zakrętu, od razu, miękkie nogi, ciężar na noga, ajajaj, jest takie kombinowanie, tam jest ostre, szeroko i zjeżdża z niego tam, gdzie trzeba, szeroko i do samego końca. Brawo! Brawo! Jak tam wasze wrażenia po godzinach pierwszych? Gdyby nie wy, to nie zjechało. Jak porównanie do motocykla takie pierwsze? Czy jest coś wspólnego, czy jednak jest to zupełnie coś innego?
co, no na pewno coś innego, nie? Mhm. Jeżeli chodzi o porównanie do motocykla, no to kondycja przede wszystkim, mhm. nie? To ale... jest to samo. Aha. Trzeba, wiesz, mieć dobrą kondycję. Mhm. Tutaj pracują całe, wiesz, cała masa dedykania. Tak. Więc jak ktoś nie ma kondycji, no to niestety cierpi na tym. A zakręty? Jest coś zakręty? Innego. Zupełnie inna bajka. Nie? Zupełnie co innego, zupełnie czyli jednak. Bajka. Fajna, wiesz, fajna przygoda, bo nadaliście nam fajne tempo, więc mogliśmy się, wiesz, komfortowo czuć. Nie? Super, bardzo tak fajnie. Dzięki piękne. Zapraszam na pity. Teraz ja. Tam się będziemy my bawić. Dwa słowa jeszcze od ciebie. Powiedz mi. Coś widzisz wspólnego, coś widzisz innego. Ja się zastanawiam, ile taki rower kosztuje używany. Wszystko jest inne, nie? Tak. Ale są rzeczy, które pomagają mi tutaj jeździć z motocykli. Mm-hmm. Tak jak tam właśnie nie straciłem tej kontroli całkiem, mm-hmm. chociaż było generalnie źle. A przypuszczam, że jakbym tu przyjechał 3 lata temu, to bym poszedł w szaki. Wiesz co, wydaje mi się, że w pewnym momencie się uczysz tego, że jak tracisz kontrolę, to nie robisz głupich rzeczy. Bo to chyba w każdym sporcie tak, takim jest. Patrzenie w zakrętach też dużo tak. pomaga. Na motocyklu, wiesz, patrzysz też, wiesz... Gdzie jedziesz, nie? Nie przed koło. Tylko tutaj te zakręty szybciej się zmieniają. Także, no szybko, nie? No. Lewo, prawo i wiesz, jeszcze masz to, że nie masz przyczepności za bardzo, nie? Znaczy... Przyczepność jest, ale nie taka jak na asfalcie. I pewnie rower jest bardziej nerwowy ogólnie. Wiesz, motocykl jak już jedzie, to on chyba jedzie, prawda? A to jednak nie jest... wiem, czy jest bardziej nerwowy. Nie? Nie bardziej te kamienie z... Nerwowe są. Te wielkie kamienie gdzieś tam im na środku. Im mniej się boisz, to jest płynniejsza jazda, więc większa przyjemność. Mhm. Ale no mówię, wy fajne nam tempo nadaliście, więc to była przyjemność, super. A nie walka. Tak, super. Bardzo fajnie było. To się bardzo cieszę, idziemy jej, zasłużyliśmy. Czyli tak, jesteśmy po pierwszym szkoleniu. Po pierwszym etapie, tak. Już myślę, że jesteście w stanie sami jechać na trasę. Sylwia, jesteśmy w stanie jeździć sami już? Oczywiście, że tak. Ale nie? Fajnie było, jak się jeździło z kimś, nie? No, słuchaj, fajne tempo nadali, ale teraz to już myślę, że musimy sami racjonalnie teraz ogrywać tor jazdy i będziemy... Teraz chyba będzie... Znaczy, nie, inaczej. Jakbyśmy przyjechali tutaj sami, nie? Mhm. Pierwszy raz dzisiaj, nie? I jeździlibyśmy sami, nie? To każdy łuk byłby ścięty. Myślę, że tutaj dobrym podsumowaniem tego jest to, że jeżdżąc na motorze można się fajnie przenieść niektóre elementy do jazdy na rowerze. Niektóre się różnią, ale żeby robić to bezpiecznie i fajnie, dobrze zacząć z instruktorem. To przede wszystkim jest inny sport. To jest inny sport niż motocykl i myślę, że tutaj, tak jak powiedział Piotrek, podstawa to pierwsze godziny z instruktorem, żeby nie zacząć się uczyć rzeczy, które będą niebezpieczne i które potem będzie trzeba oduczać się. Żeby w ogóle fajnie przejechać, bo dla mnie jazda bez instruktora to by było byle zjechać, byle przeżyć, dwa razy i do domu, nie? I jakby wiesz, jesteś spompowany cały, bo nie wiesz co robić, tak? I jakby może ci się nawet to na początku nie spodobać, nie? Wymęczysz się, może ci się to nie spodobać. Ja jestem mega... Znaczy kondycja nie domaga, nie? Jakby nie będę tutaj oszukiwał. Ze względu tutaj na osoby prowadzące musiałem co chwilę zwalniać. Natomiast jak kondycja trochę poprawimy, to na pewno tutaj wrócę. Nawet myślałem o rowerze, żeby taki kupić, ale w sumie doszedłem do wniosku, że jak są takie wypożyczalnie, to naprawdę za fajne pieniądze można to wypożyczyć. Nie ma sensu dla mnie osobiście kupować, skoro ja nie mam gdzie u siebie jeździć. I ja będę przyjeżdżał pewnie w takie miejsca jak te, żeby pobawić się, nie? Szczególnie, że jest to rower przystosowany do jazdy w górach, a jeżeli mieszkasz na nizinach, to lepiej mieć taki rower nizinny u siebie, a w górach go wypożyczać i jakkolwiek byś tego nie liczył, nie kalkulował, to wychodzi dużo lepiej. Tak. No. To jest fakt. No, ja jestem mega zadowolony z tego wszystkiego. Podobało mi się, kontuzji na szczęście dużych nie odnieśliśmy. Tam widzę jednego ślimaka. Później zobaczymy, Michał też ma rany wojenne. Mi się na szczęście, miałem dokładnie to samo, ale na szczęście ochraniacze dały rady, więc nic złego się nie stało. Ubranie się fajnie spisały, chłopaki mega robotę robili. Zresztą za chwilę będziemy też gdzieś tam podpatrywali, bo jeszcze jadą z Wojciechem Golą się bawić. Teraz już nie będziemy ich hamowali albo w drugą stronę. I też będzie fajnie, nie? Dobra. Mega robota. Jesteśmy z was mega zadowoleni. Dzięki za jazdę. Dziękujemy za cenne wskazówki, które naprawdę dużo dały. I to by było na tyle. Wypad na jeden dzień do Szczyrku. Nauka osób na motocyklu, jazdy na rowerze. Jak widzicie, bardzo fajnie to się spina. Miejsce jest do tego bardzo dobre, żeby zacząć tą swoją przygodę. I mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie byliście przekonani, żeby spróbować jazdy w górach, to ten odcinek troszeczkę wam to przybliży i zachęci. Bo naprawdę zabawa jest super. Widzieliście, bawiliśmy się super. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Let's go!
ciężar na nogach, nogi płasko, dobrze.